Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo gorąco. Słuchajcie, dzisiaj nagrywam ten filmik w odpowiedzi dla Jarka, który tam usiłuje coś tam znowu wymądrzać się, że on ma prawo do tych filmów, że to jest jego montaż, że to jest jego sprzęt, że to są jego pomysły. Brawo za twórczość. Że on może zrobić z tym, co chce, że ma papier na zgodę i użycie mojego wizerunku itp. itd. No więc ja powiem pokrótce, żeby nie rozwijać się zbytnio tutaj i gędzić na temat Jarka, który twierdzi po pierwsze, że jest na 100% przekonany, że to Rado wydzwania do niego i beczy do numeru, do telefonu. Chcę powiedzieć tak, ja nie chcę się tutaj tłumaczyć. Jestem zablokowany wszędzie, gdzie się tylko da, u Jarka Barana. Na telefonie, WhatsAppie wszędzie, gdzie jest możliwe. Jestem zablokowany, więc skąd ja mogę mieć numer telefonu do Jarka? Dwa, no już, żeby nie zablokować numeru telefonu albo połączenia, nieznane połączenia, automatycznie się blokuje, więc ja na przykład w swojej Nokii nie mam możliwości. Znaczy, mam możliwość zablokowania, ale robię to automatycznie. Nieznane numery, pach, wszystko, dziękuję, do widzenia. Dwa, nikt do mnie nie dzwoni, bo ja zmieniłem numer telefonu i ten numer telefonu mają tylko trzy osoby. To słuchajcie, o czym tutaj mowa jest. Po drugie, no Jarku, mylisz się. No mylisz się bardzo, bardzo dużo, ponieważ mam jakiekolwiek prawo do swojej osoby, do swojego wizerunku i mówię nie. Nie wyrażam zgody na publikację mojego wizerunku na twoim kanale. Chcesz pooglądać filmiki? Weź Monikę na kanapę, otwórzcie sobie butelkę wina i sobie powspominaj. Ja nie życzę, to znaczy to nie jest koncert życzeń, to jest też prawda. Ja nie życzę sobie, Jarku, publikacji mojego wizerunku na twoim kanale i proszę cię, abyś tego nie robił. Dwa, zbędne te moje gadanie na to, że ja sobie tylko tu pogderam i w ogóle itp. itd. Ale powiem jeszcze tak, po co mam tu strzępić język, po co mam tutaj się denerwować i w ogóle. Chcę powiedzieć jedną rzecz na temat tej całej sytuacji. Nie ma co nagrywać, no to trzeba uderzyć w Rado. Tam były policje u niego, już wiadomo, o kogo chodzi. Jak robisz filmik na mnie i mówisz o mnie, no to chociażbyś powiedział Rado, srado, tam nie wiem, szczur. No wiecie, o kogo chodzi. No wiecie, o kogo chodzi. Jareczku, ja postaram się w niedługim czasie odwiedzić London, a mamy z Alinką takie plany. Ja postaram się na audiencji u Królowej, jeżeli będzie miała czas i mnie przyjmie, poproszę o pomnik obok Churchilla, żeby ci tam postawili za te twoje zasługi na rzecz Rado. Więc tam może staniesz koło Churchilla, naprzeciwko Westminster i tam będą ludzie cię podziwiać za te twoje pomoce, za te twoje... Boże kochany, co ty dla mnie nie zrobiłeś. Tak naprawdę, kto i co dla mnie zrobił najwięcej, to najwięcej zrobiła Alinka, która jest ze mną do tej pory, która mnie wspiera, która mnie wspierała od samego początku, kiedy się tylko poznaliśmy. Więc słuchajcie, drodzy widzowie, ja nie będę się przekomarzał, czyja jest prawda, czyja jest co, 50 na 50, pół na pół, czyli takie same prawa mam do tego filmiku jak i Jarek.
tylko z tym, że no, ja nie wyrażam zgody na publikację mojego wizerunku na Jarka kanale. No i ja na tym zakończę. Ja nie będę się przekomarzał też tutaj co 5, co jest 10, bo już mi się tego słuchać nie chce i nie chce mi się nawet gadać. Jestem zajęty, mam naprawdę co robić. Teraz maszeruję w miejsce, gdzie udowodnię ci, Jareczku, że nie masz racji, że nie będziesz robił sobie co chciał, bo ty masz prawo. Wszyscy mają prawa, tylko nie Rado. Owszem, takie prawo Rado ma. Nie jestem niczyją własnością, nie jestem niczyją marionetką, że wrzuci, nie wyrzuci, publikacja, komunikaty. Nie zarabiam na tym kanale, a zarabiasz. Jak jesteś taki twórczy, życzę powodzenia w rozwijaniu kanałów. Ty 3 kanały, Jacek 3 kanały pootwierał. Życzę wam powodzenia z taką kreatywnością, jaką ty mówisz, Jarek. To życzę powodzenia. A ja właśnie idę, drodzy widzowie, i tobie, Jarku, chcę powiedzieć, że idę właśnie uregulować sprawy prawne. Kto ma prawo do mojego wizerunku, a kto nie. Więc będziecie na bieżąco. Ja idę po prostu do adwokata i z adwokatem składamy wniosek o usunięcie mojego wizerunku z obydwóch kanałów, czyli jak Jarek.b i jak to ogarnąć, ale na temat jak to ogarnąć wypowiem się w kolejnym odcinku na spokojnie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.